Prócz osuwiska przy tunelu pod torami na ulicy Stulecia Niepodległości problemem okazał się położony tam kolektor. Od wczoraj pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni usuwają szkody, jakie spowodowała wydostająca się z niego woda. Tomasz Drejer, dyrektor Zarządu Dróg, wyjaśnił, że ciśnienie spływającej deszczówki uniosło pokrywę kolektora, a następnie wydostająca się woda rozmyła istniejący nasyp. Cała ziemia spłynęła na jezdnię pod tunel. Dzisiaj około 10 rano odwiedziliśmy to miejsce z kamerą. Osuwisko zostało uprzątnięte, nie ma ograniczeń w ruchu, choć wciąż na miejscu pracuje ekipa z Zarządu Dróg. Trwa zabezpieczanie kolektora. Jak informuje Drejer, prócz odbudowy skarpy wykonane zostanie dodatkowe zabezpieczenie pokrywy, by ta w przyszłości przy silnych opadach deszczu już nie robiła tego rodzaju niespodzianek. Jak zauważył na spotkaniu z prezydentem prezes suwalskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, opad był tak duży, że zbiornik retencyjny przy ulicy Krakowskiej o pojemności prawie 4,5 tysiąca metrów sześciennych napełnił się wodą w niecałą godzinę. W jego ocenie idealnie zadziałał przelew awaryjny do zalewu Arkadia przy ulicy Grunwaldzkiej, ale jak dodał Andrulewicz, poziom wody w rzece był na tyle wysoki, że była ona na równi z kanałami burzowymi, które nie mogły z tego powodu odprowadzać wody z ulic.